Pomimo dobrego początku i wygranego pierwszego seta czarnym Radom nie udało się pokonać mistrzów Polski. To dla podopiecznych Roberta Prygla trzecia porażka w tym sezonie. Jak spotkanie 10. kolejki podsumował Michał Ruciak, zapraszam do materiału. Pierwszy set grany koncertowo przez nasz zespół. Była mocna zagrywka, były dobre, skuteczne bloki i praktycznie można powiedzieć, że zespół z Bełchatowa nie miał nic do powiedzenia. Ruszyliśmy z wysokiego C tak zwanego i to było widać. Od drugiego seta jasne to, że wiedzieliśmy, że Bełchatu zacznie grać lepiej i że ta walka się nawiąże i tak było. Zwłaszcza właśnie w tym drugim secie, gdzie to był set na przewagi. Tutaj można powiedzieć, oni przechylili tą szalę zwycięstwa na swoją korzyść i za to gratulacje dla nich. Zawsze jest bardzo miło, ja jestem zawodnikiem, nigdzie jakby nie, staram się nie mieć wrogów i wszędzie jest miło wracać. Każdy gdzieś tam w swoim życiu dokonuje różnych wyborów i ta kariera się toczy, także jasne, mi bardzo przyjemnie tutaj zawsze wracać. Z mojej strony ja uważam, że powinniśmy stawiać sobie cele z meczu na mecz, grać o zwycięstwo, nie patrzeć jakby na koniec tabeli, na koniec sezonu i co będzie dalej. Koncentrujmy się na poszczególnych przeciwnikach, liga pędzi, mecz za meczem, środa, sobota, nieraz to sobotę, więc nie ma co rozważać, trzeba grać, myśleć i koncentrować się o najbliższym rywalu i jasne, fajnie jest wygrywać, jednak koniec sezonu jeszcze jest długo, do kwietnia jest szmat czasu.